Witajcie w Centrum Badawczo-Rozwojowym HTM w Gliwicach. Dzisiaj zaprezentujemy Wam Centrum Wielozadaniowe Okuma VTM65, które stoi tutaj za mną. Pionowy układ wrzeciona tokarskiego umożliwia łatwiejsze ustawienie nawet ciężkich przyrządów i detali, a dzięki zastosowaniu wrzeciona frezarskiego w połączeniu z magazynem narzędzi to idealne maszyny do wydajnej produkcji części, dla których proces wymaga częstych wymian narzędzi w operacjach toczenia i frezowania, zmniejszając tym samym liczbę przemocowań. Znana już z innych maszyn Okuma konstrukcja skrzynkowa żeliwnych odlewów w połączeniu z solidnie podpartym i użyskowanym wrzecionem tokarskim oraz szerokimi prowadnicami ślizgowymi dla każdej z osi zapewniają wysoką sztywność wymaganą dla wydajnej i zarazem dokładnej obróbki, w szczególności trudnoskrawalnych materiałów. Zastosowana przeciwwaga w osi pionowej zapewnia płynny, stabilny posuw przy wszystkich prędkościach, a przeciennik mocowany do podstawy minimalizuje wpływ zmian termicznych i drgań na dokładność obróbki. Wszystkie te aspekty bezpośrednio przełożyły się na ogromne sukcesy serii VTM w branży lotniczej i wymagającej obróbce części m.in. synkonelu oraz tytanu. Okuma VTM65 posiada m.in. pionowy układ wrzecion, gdzie wrzeciono tokarskie z momentem 1483 Nm może pracować z prędkością nawet do 1250 obrotów na minutę, a elektrowrzeciono frezarskie ze stożkiem BT50 Big Plus lub Capto C8 zapewnia maksymalną prędkość 4500 obrotów na minutę i duży moment wynoszący aż 130 Nm. 36 lub 60-pozycyjny łańcuchowy magazyn narzędzi, zapewniający możliwość prowadzenia zarówno operacji toczenia, jak i frezowania w jednym zamocowaniu, a zarazem zminimalizowanie wymian narzędzi przez operatora w trakcie procesu. Szeroki zakres pracy, maksymalna średnica toczenia wynosząca 650 mm oraz wysokość toczenia do 635 mm, przy czym VTM65 to najmniejszy model serii Okuma w tym zakresie. W największym Okuma VTM200 średnica toczenia wynosi aż 2000 mm, a maksymalna wysokość to aż 1200 mm. Maszyny serii VTM są oferowane z szeroką gamą standardowych akcesoriów, w tym funkcją termostabilności i orientacji wrzeciona. Opcjonalnie dostępne są również m.in. system wysokiego ciśnienia chłodziwa 70 bar, systemy filtracji chłodziwa, czy sondy pomiarowe narzędzi i detali do pomiarów międzyoperacyjnych czy ustawiania baz na detale. Model Okuma VTM65 dobrze nadaje się do automatyzacji procesu, np. poprzez zastosowanie robotyzacji załadunku detali czy przyrządów, czy też systemu wymiennych palet. Warto również pamiętać, iż tak jak w przypadku pozostałych modeli Okuma, HTM oferuje pełne wsparcie w zakresie konfiguracji samej maszyny, doboru odpowiedniego wyposażenia, jak i późniejszego wdrożenia obrabiarki i szkolenia operatorów mających ją obsługiwać. Wybór marki Okuma to także dostęp do stale rozwijających się technologii, takich jak Thermo-Friendly Concept, Collision Avoidance System, ServoNavi czy Machine Made, które zwiększają wydajność pracy obrabiarki, wydłużają jej żywotność oraz optymalizują koszty zużycia narzędzi. Więcej na temat modelu Okuma VTM65 oraz całej serii VTM możecie dowiedzieć się, zaglądając na naszą stronę www lub kontaktując się z nami, pisząc na adres biura HTM. Zawsze możecie też odwiedzić nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe w Gliwicach, gdzie stale demonstrowane są najnowsze modele marki Okuma oraz ich technologie. Zapraszamy do współpracy. High Technology Machines Limited. Productivity Development.